Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu Opera. No i oczywiście w kolejnym odcinku z Pillars of Eternity, gdzie teoretycznie powinniśmy się udać na Orio, Koiki. I tam też się wybierzemy. Nazwałem swoją łódkę. No i się dowiedziałem. Pakiet odkrywczyni oprawca ocalały został zainstalowany. Automatycznie rozpoczniesz pierwszą misję tej przygody, gdy po osiągnięciu w Pillars of Eternity 2 Deathfire wystarczająco dużych postępów, by zdobyć do kazuarii. Dostęp do kazuarii? Skontaktuje się z tobą zarządczyni. Okej. Jakiś update w tyle w takim wypadku. No właśnie. Orio Koiki. I tak, nazwa. Nazywa się to Napał Wypał. Po mojej załodze patrząc, to nie może się nazywać w żaden inny sposób. Moja droga, z którą rozpoczęliśmy tą grę, Irena, zostanie bossmanem. Powinna szybko w miarę dostać awans także. No już raczej nie będzie to miało jakiegoś wielkiego wpływu na tą chwilę. Przynajmniej nie sądzę, żeby miało jakiś wpływ. No bo, mówmy się, mamy większość archipelagu za sobą. Zostaje nam tylko połówka połówki. Połówka 1/4. Więc to wcale nie jest dużo. Okej, Orio Koiki jest naszym celem ze względu na dogadanie się Oaxaki z Juan, czyli części cywilizowanej tego świata w sumie, z tą niecywilizowaną. No i naszą zasługą będzie, czy naszym celem będzie ich porozumienie się razem. Nie wiem, czy chcę. Bo oni naprawdę potrafią Cichuana przekombinować. Więc jak ci mnie zapytają szczerze, co myślę o Juana, to ja odpowiem, co myślę o Juana. Ale najpierw chodźmy tam porozmawiać z tą królową. Później zobaczymy. O, to jest idealny wręcz moment. Oczywiście rozdałem też poziomy naszemu drogiemu przyjacielowi, którego dostaliśmy w tej tam świątyni tych pływów, czy jakby ona się tam nie nazywała. Gościu jest po prostu rekinołakiem. Taka ciekawostka. No to powiem ci, królowa Onekaza II chce zaproponować sojusz. If the time comes when she needs to show foreigners the breadth of her power, we will be there. Ekstra. Tośmy się dogadali. Żeby wszystkie pertraktacje tak wyglądały. Tylko to też mnie martwi. Chociaż przybysze, nie przybysze. Przybysze od początku spierdzielili sobie w ogóle całkowicie start na tym archipelagu. Wystarczyło przyjść i uczciwie handlować, i by nie było żadnego problemu na samym starcie. To nie trzeba było coś tam oczekiwać, coś tam drzeć ryja, że to moje, że coś tego. Chciało się drzeć mordę? No to proszę bardzo. Gościu do mnie mówi jeszcze. Gościu. Gościu. To efekt jest jaki jest, no i ja. You must gather your party before... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Ciekawe. Albo a la Goblin. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę! Dobra, doświadczenie kapitan miast w ogóle. O! Mistrzu, ty już jesteś spalony, jesteś martwy już. O. Ciekawe tylko, czy zdążyłem go dogonić. Nie
Kurde, no nad takim to by aż było warto zapolować. Tylko ewidentnie wydaje mi się, chociaż nie, moja żonka w sumie jest szybka. Mój napał wypał. Albo mógłby się nazywać okręt Aldrenai. O tym się kiedyś dowiecie, ale to już inna historia. Łatwy łup na wroga, hurra! Ups. Ups. Tak się rozpędziłem, że jak w nich pierdzielnąłem. Abordaż ma polegać na czymś innym niż taranowanie. Close enough. Zobaczcie, jaki wielki mam teraz okręt. I w raz tylko jedno przejście. Właśnie, I teach you a lesson. Myk. I teraz tak, poszczujmy ich swoimi najnowszymi umiejętnościami. Myk. 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 Łup, czary mary, dzik stały. Tak, wiem, to nie ma znaczenia. I myk, znak światła. A widzicie? Rekinołak. Jezu, co tam się dzieje? We dwóch, jak się tam złapali z nimi. We trzech, z Fasiną jeszcze. Ech. No, mamy tyle załogi, że w tym momencie to raczej przeciwnik. Co, jeszcze coś nam zostało? No właśnie. Zdobywają stopień, 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 poziom, stopień. Mówicie panie dziaszku. Dobra. Pozdobywali poziomy i stopnie i to mi się bardzo podoba w końcu. Okej. Okej. Niektórzy byli niższego poziomu, więc no umówmy się, ale jest już nieźle. Zaprawiony majtek, dobra, tutaj już w ogóle mistrz majtków. Mistrz majtek zdejmuje jedną ręką przez głowę. Takie rzeczy. Nawigator, no dobra, tutaj to jeszcze niewykwalifikowany bossman. Jeszcze niewykwalifikowany. Jeszcze. Dobra, to skoro już tak płyniemy, zaraz, to jest, i tak musimy popłynąć do Neketaki. Na szczęście tutaj to akurat będziemy mogli wleźć od razu na samą górę, zleźć na sam dół. Obkupimy się trochę w narzędziach, chociaż 150, wątpię, żebyśmy to w ogóle zużyli. Dobra, i teraz tak. Wężowa korona, pałac Kahanga Dach, czyli od razu idziemy do królowej. Hej, królowo, ty, królowo. Idziesz przez slumsy Neketaki, nagle ulice stają się dziwnie puste. Oczywiście, że tak. Twoja podróż przez ulicę Neketaki zostaje przerwana, gdy z mroku przed tobą wyłania się grupa rozumnych. Zakapturzona i opancerzona grupa w milczeniu otacza cię zbroją gotową do walki. Zidentyfikuj agresorów. O, nie potrafię. Czego chcecie? Dobra, miejmy to już ze sobą. Jak potężni mogą być jacyś łotrzykowie z uliczki? W ogóle, jaki jest ich cel? O, ktoś ma płytówkę z nich. A, jedna płytówka, tak? Przeciwko trzem. Dobra, mamy tu jakiegoś kapłana. Co, mamy. Agenci Wediki? A spogięło do reszty? To jeszcze tak, tego za krzyk. Dobra. To jak to już poszło. I garota mi nie jest potrzebna. Święte całopalenie. Dobra. Przyda nam się jeszcze jedna para rąk do młócenia. No, nie jest w każdym stanie rzucić wszystkich zaklęć.
Wow, co tu się dzieje? Ty, zaraz. Momento, amigo. Blask inspiracji niekoniecznie. Leczonko. A ty, moja droga, jak już się tam ockniesz, to poproszę o obszarowe leczonko. No jak tylko tam bogowie wręcz gromią moich przeciwników. A, no tak. Zapomniałem też, że mam skalowanie przecież do mojego poziomu. Okej, moglibyśmy lać, nie wiem, jakoś tak jedną na raz. Tak będzie szybciej. Jakieś leczonko. Zaraz, o tak. Weźmy załatwy tych łotrzyków, bo zaczynam je wpieniać ewidentnie. Podejdzie, dziubnie cię raz. No. Dobra, już? Nie, jeszcze. Pedofila, znaczy neofite. Close enough. Okej. Dobra, już myślę, że nie będzie żadnego problemu. To, żebym sobie wyczarował? Aż takie przerwanie mają? A nie, dobra, wyczarowany. Jakieś... W zasadzie ciężko powiedzieć co. Ciekawe, ile ten laser zadaje obrażeń, tak z ciekawości. No, chyba się nie dowiem. A może się dowiem. 51. Dobra, zostaje nam jedna jeszcze postać. Czy jesteśmy w stanie jakoś tam przewrócić, czy coś w tym stylu? Ja poproszę jeszcze mackę. Ja sobie mogę spokojnie rzucać z jej mieczem dosłownie w moich bebechach, bo to... Kula nieszczęść. Jakiś cios śmierci, te sprawy. Make, podniesiemy Isiego. Okej, bufik. Oznaczenie na niego. Może jakieś przewrócenie? Damy radę w ogóle? Panie. Kwestia czasu. Ja sobie rzucam zaklęcia, bo sobie lubię rzucać zaklęcia. Okej, czy to coś? Skrupulatna wiadomość. List został dokładnie i uważnie złożony w kwadrat. Pera kroczy przez archipelag, niosąc odłamki spalonego ogniem metalu. Z pewnością wiesz, jak ważne są te przedmioty. Jedyne, co może zaskakiwać, to czas, w jakim się objawiły. Musimy wykorzystać tę okazję. Opera musi zginąć. Nie ukrywaj się z tym czynem. Działamy pod opieką prawa. Dopilnuj, by metal trafił w ręce Izzy. Marnuje na trasie Periki swój potencjał. Okej, dobra. Na tarasie Periki. No proszę. Ja was zaraz wszystkich tam wyświęcę. Jak ja się tam do was przejdę. 3 do celności, 2 do odbicia. I to jest 10-10? Nie, 7 do odbicia. Nic specjalnego. No ja ich po prostu wszystkich ukrócę zaraz. Dobra, ale to zaraz. Wężowa korona, pałac Kahanga Dach. Najpierw tam i zaraz wrócę na taras Periki. Ja się wrócę na ten taras Periki. Jak ja ten taras Periki zrównam z ziemią. Niezmiernie irytujące zdarzenia następują im bliżej jestem ukończenia gry.
My scouts tell me that you sail from Oregon. Do the Oaxaca pay the crown obeisance in whatever eccentric form suits them? W razie potrzeby może się wasza wysokość zwrócić do Oaxaca z prośbą o wsparcie. Prayer and the wisdom of Cahopa will help steer. Speak freely, Harold. Okej, czy ja mam jakieś jeszcze pytania? Ah, I cannot. Trading companies send spies to every corner of the mountain. I say there are places that you and Arrow, but you did not climb all the way up the mountain. Yeah. Ja tylko zapytałem o to, że skoro mi tak siedzi we łbie, no to o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego jest na tyle źle nastawiona, do nieufna do swoich ludzi. No ale może władca nie powinien ufać wszystkim, nie? Chociaż wątpię. Tak naprawdę ludzie powinni ufać władcy, władca powinien im ufać. Tak jak... zresztą... Wiecie co, nas chyba już władza w Polsce nauczyła tego, że ani oni nam ufać nie mogą, ani my im. Tylko, że oni nam ufać nie mogą, bo my im nie ufamy. Bardziej na tej zasadzie działa. Sporo mam jakichś tam buffów, nie buffów. Szybkość działania, skradanie się, stanowczość, odbicie. Skuteczności pancerza, kurde. Leczenia, jakieś nieleczenia. Dobra, gdzie ona jest? Teraz Periki po prostu, tak? Ja cię znajdę, ty. Ja cię znajdę. Jak cię wezmę, jak cię biznę w ten głupi ryj. Będzie na mnie nasyłać. Jeszcze pod literą prawa. Ja się pytam, jakiego sądu? Gdzie ona jest? Jak to się nazywało? Laza? Zresztą mogę sobie sprawdzić. Grimoire Maga Pogody. Tak, marzę o tym jeszcze, żeby to sobie założyć. No. Ona się nazywa... Easy. Easy, Laza. Jeden ciul. Gdzie ona jest? To były jeszcze jakieś wzmianki? Nie, to jest tylko... Marnuję na tarasie Periki. Tak przy okazji szat, to może byśmy zaszli do sklepu. Chciałbym zobaczyć jakieś... W zasadzie jakiekolwiek szaty. Nie mam ani najlepszych pierścieni, jak i jakichś najlepszych płaszczy. To mogę otworzyć sobie. Co to jest? Atletyka 1. 10% na zadania wrażeń obszarowych. Niezły. That'll teach my idiot mouth. I won't make assumptions about you making assumptions. If it's armor you're after, Marie will set you up. Dobra. Tak, tego... Plus 5 punktów przywróconego zdrowia co 12 sekund, ale zmniejszona skuteczność pancerza przeciwko ogniowi i kwasom. A czy to nie jest takie złe, jeżeli stoję gdzieś tam z tyłu, na przykład, a potrzebuję jakiejś tam regeneracji czasami? Bo czasami potrzebuję regeneracji. Okej, nie widzę problemu. Zręczność mechanika. Kiedyś mogłyby mi się przydać. Skuteczność pancerza, elektryczne. Nic specjalnego. Ten pasek mnie zastanawia. Szansa na zadanie obrażeń obszarowych powodujących przerwanie obrażeń miażdżonych, gdy zbastać zostanie krytycznie trafiona w zwarciu. Dodatkowa skuteczność pancerza atletyka? No może nie aż tak na razie przynajmniej. Dobra, pozbądźmy się paru rzeczy, których możemy się pozbyć. Takich
bardziej, powiedzmy, podstawowych śmieci, które za nic w świecie nam nie są potrzebne. Dobra. Teraz tak. To nie jest taki głupi pomysł. Szczególnie, że ta siła w mroku to tak skradanie się plus 2, plus 1 do stanowczości. Ale jako aura, więc na razie niech tam sobie zostanie. Ale ona często dostaje jakieś obrażenia z... taki tak zwany z duping. I to mnie irytuje. Dobra, te rękawice sobie zostawiam. Bo poza walką mogą mi się całkiem przydać. I got this. Nic specjalnego. No dobra, to mamy z bani. Ale dalej nie znalazłem tej Easy. Może ona jest tylko w dzień. Możliwe w sumie. Dobra, weźmy, zaczekajmy do poranka. Dong. No sporo osób po prostu w dzień łazi, nie? Co będą w nocy się kręcić? Jakby jakieś knuli sztuczki, prowokancje. Metaloplastyka, jeszcze tam zajrzę. Tak z ciekawości, może mają coś nowego. Chociaż wątpię. Niby tyle tych dodatków z twojego złego tak często wychodzą, że możesz w sumie nie wiedzieć, nie? O, tu jest. Ja cię zaraz. Włóczniomiot. Odrzucenie i oszołomienie przy trafieniu. Objęcia kochanków. Rządy królowej. Pojmanie. Me. Nic specjalnego. You've got something shiny for me, friend. Ta, w ryj możesz dostać. O, okradnij ją. Jasne. Granat i biały liść. Me. You keep a dream journal too. No need to blush. This one's tame compared to mine. Strange bit of metal. If you bring me some more of that odd metal. Napadli mnie skrytobójcy i wspomnieli cię z imienia. Chcesz ruszać? Well, lots of folks know me. And lots of folks aren't entirely nice. I mostly fuse metal, link chains and mend dented helms. When Abaddon's inspiration strikes me, I've been known to cobble together things that are more fun and eye catch. Promise you won't laugh. See, it all started with this dream I had. All I remember is a woman opened this satchel and gave me 3 pieces of dark metal. Told me that she had lost them, but that if I kept my eyes open, they'd be found again one day. When I got my hands on them, I was to bring the pieces together and get a prize for my troubles. I was just a girl when I had that dream, but it stuck with me like hagfish to the roof of my mouth. Okay. So if you find any unusual metals, you bring them to me first, yeah? To masz stworzyć coś z tego, co mam w ekwipunku? Well, no, until we've had a closer look. Strange bit of metal. If you bring me some more of that odd metal, maybe I can craft something shiny for you. Mhm. Dziwny metal. Przecież skąd ja mam wiedzieć, jaki to... No, nie pytam. Znaczy, nie pytam w sumie. Bo nie mam tego więcej, nie? No właśnie. I see where you're going with that. Ja sobie otworzę przy okazji to. Też mi coś. A, tu już byłem najwyraźniej. Jak widzę, że są pustki wszędzie i wszemi wobec, no to znaczy, że już byłem. O, jeszcze będzie wysyłać na mnie jakiś tam zbirów. No, kopnę tak w żopę je. Tylko coś czuję, że to jest jeszcze jakieś inne głupie knowanie tej bogów. Tak, pokaż mi, co tam masz, bo ja potrzebuję dużo ale. Deal. Lager też mi się może przydać. Okej, okay. Teraz tak, pozbędę się trochę tych śmieci znowu. Again.
Wystarczy kilka rabunków, moi kochani. To nie jest jakieś takie, widzicie? A zobaczcie, ile jeszcze tego jest. Damn! A to są tylko bronie. Jeszcze nie zacząłem sprzedawać pancerzy. Chociaż nie, pancerze sprzedawałem chyba jako pierwsze. Dobra, ale dzięki temu moim nie zabraknie picia. Więc wodę można im odłożyć. Jeszcze jakbym mógł gdzieś tak owoce kupić. Na tony. Egzotyczne zioła. Myślicie, że w egzotycznych ziołach... No dobra, może w egzotycznych ziołach są też jakieś... Coś. Tak, Opera, wszyscy oczekiwaliśmy od ciebie, że powiesz jakieś coś niesamowitego, coś, że wszyscy zrobimy. No tak, w pierwszym odcinku coś tam. Why, hello, I can tell that you're new to the Deadfire. It's not, give it time. It'll money, yes, probably the same reason. Dobra, rękawice aptekarskie, zręczność i alchemia. Ta. Lalka z korzeni, białe liście, turu turu. Trzciny, jagody i takie tam. Pierwotna skała. To jest kwestia tego, że czegoś może mi brakować do jakiegoś przepisu albo do awansowania broni czy zbroi czy czegoś tam na poziom legendarny. Dlatego mam zamiar się zaopatrzyć. We wszystkie możliwe zielarskie i nie tylko zielarskie rzeczy. Reszta to już są gotowce, nie? Okej. Też się pozbywać akurat śmieci. Okej. Może przejdzie na handel bronią. Huh. No okej, 50 sztuk złota mogę za to zapłacić. To było dobre. To było dobre. This calls for a subtle touch. There. Normalnie mógłbym tu bank otworzyć. Szkoda, że się nie da otworzyć bank w jakimś miejscu i mieć już stały przypływ gotówki. Miałbym największą ściągalność długów w tym świecie. Okej, no to teraz tak. Zapasami jeszcze się zajmijmy. No niewiele, ale jednak. I teraz, moi drodzy, moi kochani, moi mili, nikt na razie niczego... Nie chce. Chłodne wody neketackich studni spożywane są zarówno przez bogatych, jak i biednych. Lecz ci, którzy się przy nich gromadzą, wyglądają zawsze podobnie. Zmęczone, umańskie twarze, koromysła na spracowanych plecach i poszarpane łachmany roparu. Każdy czeka w długiej kolejce, by zdobyć dla siebie czy dla swoich panów wiadro słodkiej wody. Ale ja nie chcę. Dobra, porozmawiaj z miejscowymi. Roparu przywykli do ignorowania wyższych od siebie w hierarchii społecznej. Nie zwracają na ciebie uwagi i dopiero po chwili orientują się, że mówisz właśnie do nich. Jedna z nich, starsza kobieta, patrzy na ciebie, mruga czarnymi oczami. Ekiera, to Opera! O! Yo! Ekiera, to Opera! Ciągle docierają do mnie opowieści o tobie. Powiadają, żeś porządną osobą, wtrąca się młodszy mężczyzna. Nie tak jak wielu z tych wszystkich obcych. Jakieś dziecko łapie cię za rękę. Rozlegają się coraz głośniejsze pomruki, po czym tłum rozstępuje się. Widzisz pękające na studni bąble. Z pomiędzy kamieni wydobywa się czarny płyn. Ktoś w tłumie zaczyna krzyczeć. Ropa! Pojawia się czyściciel studni z kasty roparu. Jego buty wydają się składać bardziej z błota niż skóry. Lecz jego przepychaczka jest tak długa, że mógłby udawać z nią pikiniera. Nosi rękę w stronę wzburzonego tłumu. Spokojnie, Ekiera, czemu uciekacie? Ciągle sprzątam takie... Urywa i mruga, patrząc na bezkształtny, falujący szlam wypływający ze studni. Zaczyna drżeć i robi krok w tył. Uciekajcie, ja się tym zajmę.
Aumanin wypuszcza przepychaczkę i ucieka, niezdarnie w kiepskich butach. Obracasz się i dostrzegasz kolejną gęstą porcję szlamu opuszczającą studnię, niszcząc jej kołowrót i rozbijając cembrownię. Do mnie obywatele obronię was? Co za idiotyzm. Wyciągnij broń i atakuj. Jedziemy, bawimy się. Jeszcze to mnie zatrzymuje wiecznie. No to jest zwykły szlam. No co, strażnicy? Przecież strażnicy cały czas się tu kręcą. Gdzie oni są teraz, że tak zapytam z ciekawości? A ty co, Ishii? Nie bardzo coś, tak? Nie chcesz już atakować. Weź się do roboty lepiej. To go plasnęło. A trzeba się było lepiej chować. Na przykład stanąć tyłem. Geniusze. Dalej, tyle broni na was. Im się i tak już nie przyda. Wychodzimy stąd, bo tu się coś dzieje w ogóle. Dziwni są ci ludzie. Ta Neketaka to jest jakaś proniona cała. Wzięlibyście się za robotę, a nie za chędożenie. Dobra. Weźmy się czymś zajmijmy. Dobrym pomysłem jest obserwatorium Bekarny. Mamy z tym związane zadanie, więc jakby płynięcie w jego kierunku to nie jest taki zły pomysł. No co? W końcu warto wykonywać zadania. Chyba. I guess. Obserwatorium niespecjalnie mnie interesuje. Zapowiada się jakiś naukowy bełkot w momencie, kiedy ja bym sobie po prostu poprowadził trochę rzezi. Ale przy okazji też odkrywanie. Odkrywanie, jeszcze raz odkrywanie. Dobra. Tak się miałem tu wybrać. Nie obejdziecie to. Nie unikniesz tego. Jeszcze zaraz mi ktoś w komentarzu napisze: ale opera, tutaj jest taki skarb. To jest tak, takie, oj, niedługo poziom. Przypomina mi trochę to bibliotekę tych Serafi w Sacred 1. A ty nie możesz znaleźć właściwej książki. Okej, szukaj dalej. Patrz na słowa, a nie obrazki. Jeszcze szukaj jakiejś książki. Ja wam znajdę tą książkę. Bierz go! A to widzę trochę potrwa. No dobra, weźmy się, odpalmy. Tak będzie szybciej. Tylko żeby jego naprawdę zabić, to po prostu... To przeciwnicy zadają moim obrażenia i tamte przechodzą na niego i to tylko dlatego. Ale on je szybciej leczy niż, je w stanie, niż oni są w stanie mu je zadawać. Dobra, bo widzę, że ten przeciwnik jest jakiś ewidentnie skonfundowany. Chcesz się leczyć, to się lecz. Ja sobie tam połupię. Dobra, następny. To się trochę zajdzie, okej. Mogę liczyć na jakieś przywołanie. Może być macka. Czary, mary, twoja stara. Dobra, już chyba się tak nie leczy. No to łup go. Fajnie.
Nie mam niczego, co by zadawało większe obrażenia, niestety. Kurde, z podziemi, z kosmosu gdzieś ta macka wyrasta. A tam something else. Po prostu wal mocniej. Dobra, to może jakiś bufik. Albo o. Albo takie coś. I takie coś. A, nie. Zanim skończyłem rzucać bufy, wszyscy umarli. Kimkolwiek nie byłby mi Mirko. Czy kto tamkolwiek. Okej, okay, a ty się zdążyło chociaż... No, nie zdążyłeś się nawet odnowić. Dobra, może być tak. Tu może być tak. Nie jest dla mnie żaden kłopot. Leczenie to też mi tak na razie potrzebne, jak i w ogóle. Coś takiego poproszę jeszcze. Aha. Tamten gość, na którego się rzuciłem, to już umarł. Dobrze, niech zbiegną wszyscy. Zabijemy wszystkich naraz. Będzie spokój. Właśnie sobie skojarzyłem, żebym obejrzał sobie trylogię Władcy Pierścieni. Bardzo. Dobra tam. Zanim ja tam wbiegnę na górę, albo zanim oni tu wbiegną, to już sobie zacznę, nie wiem, bić jakiegoś psa bojowego. O, żebym się nabił. Tylko to też ciekawe, oni mieli jakieś tam imię. O, tu jesteś. A nie chcieli ze mną rozmawiać. Ja może mam aż tak duże problemy z dogadaniem się z czarną chorągwią. Czy tam rozdartą chorągwią, czy... Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia nawet, jak oni się nazywają. Okej, okay, to jest jakaś wielka biblioteka, tak? Więc będzie wiele rzeczy do czytania. Chociaż większość już z tych książek przeczytałem. Powiem wam... Wniosek nasuwa się sam. Że archipelag generalnie to nie jest tak, że w tym momencie o, przybyli cudzoziemcy i teraz archipelag tak cierpi w ogóle, o Jezus Maria. Nie, oni się wdawali w wojny i walki plemienne między sobą cały czas. W całej historii, we wszystkich książkach, które przeczytałem, non stop ktoś się z kimś tłukł. Oni nie mogli w ogóle zaznać spokoju. Jak było trochę spokoju i były takie wieki, gdzie był spokój, no to oni się zaczęli rzucać między sobą. Jak nie jedni, że tam, o, wy jesteście w ogóle niecywilizowani, to drudzy, że o, wy to jesteście tak cywilizowani, że ojejku. W końcu wszystkich krew zalała. Nie ma co ukrywać. A pretekstem tylko teraz do walki są ci cudzoziemcy, którzy przybywają. Także moi drodzy, nie macie co współczuć Juana, jeżeli oni na końcu tej całej zabawy okażą się tymi, którzy najwięcej stracili. I że koniec końców to Juana dokopiemy do tyłka. Dobra. Coś tam skrócić, tam coś tam. Dobra, po prostu muszę wam zadać, muszę mu zadać tak dużo obrażeń, że tylko daje, nie? Dobra. I bzyk błyskawicą w ryj. Na szczęście mam dużo osób walczących wręcz, bo aż cztery osoby, więc to zaklęcie przynosi bardzo dobre skutki. Widzicie, wszystko się z czymś kombi, a wszystko co dobieram ma się z czymś kombić. To ma mieć jakieś zadanie. Czyli to, że mam walczącego wręcz kapłana, to wszystko jest wymierzone tak, jak być powinno. No,
maszyn się obławił. Dobra, może to jest jakaś ukrytka. Ukrytka skrytkę. Nie. I chłona nie ma co współczuć, bo jak widzicie, nie jest u nich ani problemem niewolnictwo, ani mordowanie, ani wojny. Więc tak naprawdę nie ma się w ogóle czym przejmować. Serdeczne F5, ruszajmy dalej. Watcher, ask them if they got a model depicting hell. Dobra, widzę, że tam jest jakaś kontrolka, ale zanim to... Szkieletowa postać trzyma w powykręcanych dłoniach zwój. Jego skóra jest pomarszczona, niczym stary pergamin. Wydaje się, że najmniejszy ruch może ją rozerwać. Oczy postaci płoną i przeszywa cię świdrującym wzrokiem. No. No. I watched you die, crushed under that castle. Your monument to hubris. Hey, it's our little skull. We thought we lost you. You've grown so much. A whole body now. Silence. I've suffered several lifetimes worth of your inane babble already. Again you interrupt my plans, and again I am forced to compensate. Mam w plecaku pustkę w kształcie czaszki, która czeka na bardzo konkretnego licza. This is the end of our sordid companionship. Ale trzeba było powiedzieć, że ci jest niewygodnie, no to. We just want our little skull back. The rest you can keep. You will keep your hands away from me, Kerr. Whatever beginner's luck won you the day at Cragholt has expired. Fate brought us here to correct its error. One such offense was inexcusable. Your very presence, an abomination. Powiedział gadający szkielet. I see we've already descended to petty jabs. This should be over soon. If the Circle sent you to interrupt my research, I'll fashion a scarecrow of your remains to deter their next hapless victim. Nie do końca Arkemir mnie przysłał, szukamy tego samego. The same thing. But the Circle wants only knowledge. I desire the power it represents. They are fools to delude themselves into thinking they want otherwise. Zaraz, ale rozdarta chorągiew wprowadziła wcześniej oblężenie. Dlaczego teraz pracuje dla ciebie? I'm sure that pig-headed Commander Balerin is having a chuckle over the irony from whichever spoke of the great wheel he calls home. The Bannermen are loyal to a full purse, and my investments have paid off over several lifetimes. Mhm. Dobra, w ogóle nie chcę walczyć, ja jestem gotów się bronić. Everyone you cross with an accounting of your desires and priorities, I have no stomach for it. It'll grow back, give it time. Rather than waste any more of our precious hours on inane chatter, let us bring this sorry meeting to a close. Dobra, on zaczyna coś recytować, ja zaczynam walić go w mordę. No to jest jakby dosyć prosta rzecz, nie? Nareszcie sobie wypróbuję na czymś to zaklęcie. Myk. Dobra, i zanim cokolwiek dalej, myk. Tu rzucasz zaklęcie, dobrze. Tutaj to święte łupnięcie. Tutaj coś takiego. Dobra, zaklęcie poszło. Poproszę dalej. Myk. Dobra, tutaj to moglibyśmy się akurat zająć, o właśnie, tym. Znak atrofii jeszcze. Jak będę mógł rzucić leczenie, to mnie ten znak atrofii koło będzie latał. Ten, co tam wcale nie może podejść do niej, zobaczcie. Łup! Dawaj go jeszcze raz. A, zaraz, czekajcie, bo ja tu zaraz zginę. A, teraz mi się udało, a teraz już nie.
A, dobra, czekajcie, bo to, tu się boją coś. Coś tu się boją, ej, 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 zara. Ja mam jeszcze takie leczonko. Promień leczenia! Uda mi się? Ale żeś wyleczyła? Dobra, rzućmy na nią jakieś tam... No właśnie, zamknąłem ją totalnie. Odciąłem od wszystkiego. Zaraz, ja tu nic nie widzę. Moglibyśmy zacząć na przykład bić w ryj kogoś. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, zaraz, chwila. Bo to było na początku nawet śmieszne. Dobra, ale czy moja paladynka... Zaraz, ona nie jest w stanie nikogo podnieść. Dobra, nie... No, kurde! Ja się tak rzuciłem na tego lisza i mówię, kurde, no tamci to niech se biją, no. Ja mam lisza. Ale tu się okazuje, że zabawa zapowiada się nawet większa. Dobra, bawmy się w takim razie. Nareszcie... Coś się dzieje. Ale moi kochani, o tym, jakie będzie rozwiązanie tej bitwy, dowiecie się w następnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!